Witaj, Maju, Maruczenko, świeć naszej polskiej. Magia wspólnego śpiewu, bo ta czynność powoduje, że tak mówiąc fizjologicznie, wydzielamy endorfiny, jesteśmy szczęśliwi, jak również przekonujemy się, że jesteśmy w stanie w jednym momencie mówić dokładnie to samo. No i to tworzy więzi. Można powiedzieć o pewnej rodzinie lekcji śpiewania, bo przecież tutaj ludzie przychodzą często i przyjeżdżają z innych miejscowości. Przygotowaliśmy 4000 śpiewników, no i oprócz tego tych śpiewników mamy też dla nich taką jakąś małą atrakcję. Otóż będziemy ustalali rekord w masowym zaśpiewaniu piosenki Prząśniczka. Święto Konstytucji 3 maja. Wyjątkowe święto, muzyka, no coś dla mnie ważnego. To jest coś najpiękniejszego, co może być w tym mieście. No tradycja i ta muzyka nas wszystkich łączy, bez względu na to, co myślimy, co robimy. Polska tradycja jest najważniejsza. Tutaj co roku przychodzę. Patriotyczne pieśni, przypominamy sobie przecież wspólnie melodię, bo to zaczyna nieraz zanikać. Także bardzo przyjemnie tutaj jest. Już tradycja w krakowskim tutaj rynku małym czy dużym śpiewanie co roku 3 maja. Lubię te pieśni śpiewać. Z pokolenia na pokolenie mój ojciec też brał udział. Pośpiewać pieśni patriotycznej, żeby po prostu się cieszyć z krakowianami. 2 lata temu byłyśmy, ja byłam wcześniej i bardzo mi się podobała atmosfera i to, że po prostu dziecko ma możliwość poznania historii Polski. Żeby sobie pośpiewać ze śpiewnika.